Dobra. Ja jeszcze na początek chciałem zrobić eksperyment społeczny i sprawdzić, co się stanie, jak się zapędzi stream. Ale się chyba nic nie stanie wielkiego. No dobra. To trudno. Ja nazywam się Mateusz Kocielski i miałem dzisiaj opowiadać o PHP, ale kolega zasugerował mi, że jak po obiedzie opowiem o PHP, to zwróci to, co zjadł. W związku z tym postanowiłem wygrzebać czeluści moich szuflad błąd w Dragonfly BSD i pokazać wam, jak z błędów Dragonfly BSD zrobić na Dragonfly BSD Ruta. Zakładam, że nikt z was Dragonfly BSD nigdy nie widział na oczy. Czy ktokolwiek kiedykolwiek instalował ten system? Cztery osoby, to i tak jest nieźle. Jeszcze tytułem wstępu opowiem trochę o sobie. Pracuję w firmie Logical Trust i dzisiaj też w ramach trochę takiego anarchistycznego aktu postanowiłem występować bez slajdów, trochę za namową Adama, który zawsze opowiada ze slajdami w formie obrazków i nigdy o niczym nie zapomina. Natomiast on mi nie przekazał takiej jednej ważnej informacji, że wszystkie notatki się mu wyświetlają na laptopie. W związku z tym, jest to dla mnie pewną nowością. Sprawdzimy, co się wydarzy. Jakiś czas temu rozpocząłem taki projekt z kolegami. Postanowiliśmy zdobyć roota na każdym systemie operacyjnym od A do Z. To znaczy, bierzemy sobie w losowej kolejności literki, patrzymy, jak system jest zbudowany i staramy się przejąć w nim z normalnego użytkownika prawa administratora. Jakiś czas temu zrobiliśmy to dla NetBSD, o którym być może trochę na koniec opowiem, jak nam starczy czasu. I ponieważ literka N była zrobiona, to postanowiliśmy się przerzucić na literkę D, ale zapomnieliśmy o czymś istotnym. Właśnie. Mam nadzieję, że ustawa wychowania o trzeźwości się nie obrazi. Zobaczymy. No dobrze, sprawdzimy. A jeszcze bym mógł ten napój w zielonej butelce poprosić? Ja w międzyczasie wspomnę, że mam do rozdania jeszcze 5 koszulek, ale wszystkie z nich są w rozmiarze L i większym. Dlatego odpowiadając na pytania, weźcie swój rozmiar pod uwagę. Jak jesteście mniejsi od L, to najwyżej sobie to przerobicie, no nie wiem, śpiwór albo namiot. Masz jeszcze wlepki ewentualnie. Właśnie, dziękuję. Ponieważ Adam jest też trąbą i nie wspomniał o tym, że ma naklejki, to ja je rozdam. Mam naklejki z różnymi wzorami. I oczywiście mam kupony rabatowe ze szkoleń, które prowadzimy i na które serdecznie zapraszamy. Dobra, to. Zdrowie organizatorów. Poproszę o brawa. Dobra. Zaczęliśmy od N też nieprzypadkowo, bo w wolnym czasie, jak widać po moim komputerze albo i nie, sympatyzuję z projektem NetBSD. Wiem, że na sali są przedstawiciele i OpenBSD, i FreeBSD, ale z nimi nie rozmawiajcie. I nie przedłużając już wstępu, przejdźmy do Dragonfly'a. Historia jest taka, że byłem na wakacjach i miałem problemy ze snem. Jak ktoś ma problemy ze snem, to sobie może poczytać kod BSD przed i natychmiast zaśnie. I w te 3 minuty między odpaleniem tabletu
zaśnięciem spostrzegłem błąd. Ten błąd to jest pierwsza koszulka do wygrania. Czy ktoś wie, z czym związane jest takie wywołanie systemowe? Semaforem, tak? Kto powiedział? To zapamiętaj po prezentacji, dam ci namiot. Tak. Bez stelaża. Tak, jest to wywołanie systemowe związane z semaforami. No i BSD ma taką manierę, że przerzuca sobie to, co otrzymuje w... Sekundę, ja tylko wyciągnę wskaźnik, który gdzieś mi się tu zaplątał. Masz? Nie masz. Pierwszy będę. To, co przychodzi stąd, pytanie za 100 punktów, skąd przychodzi? Od użytkownika, dokładnie. I potem te dane są tam gdzieś lokalnie przerzucane, a my zwracamy uwagę na magiczny tutaj. Czekajcie, ja zwiększę też, żeby ostatnie rzędy widziały. Czy ostatni rząd jest usatysfakcjonowany? Znakomicie, więc tutaj jest taki argument o nazwie argument i on jest przerzucany do zmiennej o nazwie argument. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Tutaj sobie jakoś kod idzie. I tu jest takie wywołanie funkcji backcopy. Czy ktoś zna funkcję backcopy? Dwie osoby na sali znają, więc ja wspomnę, że to jest kopiowanie pamięci stąd, tutaj. No i kopiuje się o tyle bajtów. Więc pytanie kolejne za koszulkę i dodatkową nagrodę w postaci plastikowego baga. Czy ktoś jest w stanie opowiedzieć o tym, gdzie tu jest błąd? Ale tutaj jest null? Może być null, czy nie może być? Czekaj, zobaczymy. Wiesz co, to jest tak, że to jest struktura z tego, co pamiętam, czy właściwie Unia. W sumie nulem by... Słucham? UAP? O taki o. Ale ja wrócę do czegoś innego, tak? Argument pochodzi od użytkownika, dokładnie. Już plastikową biedronkę i drugą koszulkę rozdaliśmy. A ponieważ argument pochodzi od użytkownika, to taki sprytny, złośliwy użytkownik jest w stanie przekopiować cokolwiek z tej pamięci, co tutaj jest, no pod dowolny adres w pamięci, w szczególności w przestrzeni jądra systemu. No i to, o czym chciałem wam opowiedzieć, to podróż od tej linijki do zdobycia praw administratora. Więc na początek zobaczmy, jak ten błąd striggerować. Ja tu sobie odpalę tajemniczą konsolę. Tak wygląda mniej więcej Dragonfly BSD na terminalu 8x13. Żeby nie było, że to nie jest Dragonfly BSD, to od razu pokażę. Ten projekt ma też ciekawą historię, bo on powstał w wyniku tego, że rzeczywiście się ktoś pokłócił z FreeBSD i taki człowiek o nazwisku Dillon stwierdził, że on już dłużej tych programistów FreeBSD nie zniesie, tak? Nie zniesie i w sumie się mu nie dziwię. I postanowił, że otwieram własny projekt, mam swoje koncepcje, swoje cele. Tu jest nazwa Dragonfly BSD, zrobił domenę, przerzucił się na inne repozytorium.
I początkowa reakcja społeczności FreeBSD była taka, że on żartuje. No otóż okazało się po 13 latach, że nie żartował i w dalszym ciągu ten system jest wydawany. Ma nawet dziwną maskotkę, jak się domyślacie, jest to ważka. Jak ktoś zgadnie, jak ma na imię, to mam nagrodę specjalną. Nie, otóż to jest Fred. Taka ciekawostka znikąd. No i ten pan Dillon przez te 13 lat sporo zrobił, ale jest trochę niezrozumianym geniuszem, bo nikt tego systemu praktycznie nie używa. Mój pierwszy kontakt z nim wynikał stąd, że z jedną osobą tutaj z sali w zeszłym roku miałem okazję być w Sztokholmie na konferencji BSD i pomyliłem salę. Przyszedł człowiek, który się nie mógł wpiąć laptopem do rzutnika. Siedziałem w długim rzędzie z jednej i z drugiej strony, mnie już szczelnie zamknięto i przez godzinę musiałem słuchać o tym systemie operacyjnym, więc postanowiłem się zemścić. No dobra, więc jak ten błąd sprowokować? No dobra, na takim małym... Dobra, nie spodziewałem się, że to będzie aż tak, ale zróbmy o... Czy ostatni rząd jest usatysfakcjonowany z wielkości? Znakomicie, więc najprościej to zrobić tak, że podsuniemy do kernela jakiś adres, który najprawdopodobniej jest niezmapowany. No i to znów pytanie do was, jak to skompiluje, jak prawdziwy mężczyzna za pomocą GCC, a nie Clanga, to pytanie brzmi, co się stanie? Głośniej, musicie mówić. No dobra, to odpalmy i zobaczymy. No i co się wydarzyło? Tu niewiele, ale jak administrator podejdzie do serwera, to dostanie zawału, bo kernel się wysypał na dostępie do pamięci dead, czyli już administrator ma podejrzenie, że jest źle. To, co tutaj widzicie, albo ostatni rząd widzi tylko odtąd, to ja powciskam, o kurde. Miałem powciskać trochę enterów, ale się nie da. To jest debugger dostępny by default w kernelach BSD. Ma to OpenBSD, Net, Free i tak dalej, i tak dalej. Linux tego nie ma, bo nie. Więc, znaczy tam... Słucham? To jest bardzo dobry powód. To tak naprawdę jest bardzo ograniczony debugger, a ponieważ BSD się wysypuje nader często, to na listach mailingowych BSD jest taka maniera, że wpisuje się trace, robi zdjęcie monitora i wysyła na listę, co się zepsuło. OK, to ja ten system zrestartuję. W międzyczasie kombinując dalej. Czyli możemy sobie skopiować coś pod dowolny adres w pamięci, tylko pytanie, co kopiujemy? Bo wykorzystanie tego błędu w tej chwili jest pod dużym znakiem zapytania, bo nie wiemy, czy cokolwiek, co... dziękuję. Czy cokolwiek, co... z czego kopiujemy, jesteśmy w stanie skontrolować, tak? Zakładam, że nikogo nie zgubiłem do tego momentu. W tej chwili trwa sprawdzenie fail systemu. Mam nadzieję, że się powiedzie. OK. Wystartowaliśmy. Znakomicie. To jeszcze raz się zalogujmy na naszą magiczną maszynę, bo tutaj się chyba... Dobra.
Moment grozy był, ale wszystko w porządku. No dobra, to w tej chwili potrafimy już zdenerwować administratora i wywalić mu maszynę o północy albo o dowolnej innej godzinie. A teraz sprawdźmy, czy coś jesteśmy w stanie skontrolować. I w tym celu odpalimy taki kod. O. To znów pytanie za koszulkę. Co zrobi ta instrukcja? Break. A kto powiedział? Dobra. To zrobisz sobie śpiwór. Najwyżej komuś na dworcu centralnym oddasz. To na pewno będzie świetna reklama dla naszych szkoleń. Słucham? Wiele osób zobaczy, więc być może to nie głupie. To na pewno by była pierwsza taka kampania w Polsce, więc nie zła idea. Okej, więc to co się tutaj dzieje, to odpalamy ten wadliwe wywołanie systemowe, ale tym razem dajemy mu tutaj dobry adres pamięci, więc kernel nam przekopiuje do userlandu to, czym nadpisuje ten nasz dowolny adres. I żeby to zrobić, to zrobimy trochę magii, bo musimy ten breakpoint jakoś złapać. Jeszcze tu dodamy trochę magii, GGDB. Dobra. I odpalmy sobie. Jak tak odpalę ten kod, to system operacyjny stwierdzi, że jestem słaby, bo nie złapałem tego breakpointa. Więc ja się trochę wycwanie odpalę to w GDB. No i faktycznie się nam ten breakpoint odpalił. I teraz zobaczmy, co w tym naszym buforze, do którego kopiowaliśmy, jest. No i znów pytanie do uważnych słuchaczy. Którą część tej pamięci kontrolujemy? Kto zna oldschoolowe grupy, które pisały wirusy? Nikt? Kurde. A kto hobbystycznie przekłada liczby w systemie dziesiątkowym na heksy? Jest jedna osoba. To tutaj jest taka charakterystyczna liczba. Dokładnie, jest 666 w tym miejscu. Co wszyscy chyba widzą. I myślę, że za taką spostrzegawczość też należy się koszulka, tym razem chyba w rozmiarze 2XL. To już taki pokrowiec na fotel samochodowy. Będziesz... Słucham? Wiesz co, to po prezentacji. Bo streaming ma opóźnienie do przodu. Cokolwiek by to miało znaczyć. No dobra. Kontrolujemy tutaj i żeby was nie zanudzać, to wam wyciągnę królika z kapelusza i okazuje się, że tu kontrolujemy 4 bajty. Jest to dokładnie ten argument, który przekazujemy sobie w tym miejscu. No i teraz powstaje pytanie. Skoro kontrolujemy 4 bajty, jeszcze raz to odpalę, żeby pokazać, co jest przed i za buforem. Skoro kontrolujemy te 4 bajty, a szczęśliwie przed i za są same zera, to możemy spróbować coś nadpisać w pamięci
podając tu na przykład jakiś pointer do userlandu albo cokolwiek takiego. Ale tutaj jest pułapka, bo jak zobaczymy sobie ten kod, który jest wadliwy, to kompletnie nie kontrolujemy ilości bajtów, które są kopiowane. Czyli reasumując, powinniśmy potrafić nadpisać jakiś fragment pamięci, który w tym fragmencie napisze nam coś istotnego, a w tym i w tym nie wywróci jądra z systemu, żeby spanikowało. No i tu już pytanie dla hardkorowców. W takim układzie, skoro jest taka ciężka sytuacja i wszyscy by rozłożyli ręce, ale nie my, to co nadpisać i po co? User ID można próbować, i tak kombinowaliśmy, żeby te zera wpisać w user ID, ale jak się poogląda struktury procesów w Dragonfly BSD, to przed i za nadpiszemy istotne dane i kernel się po prostu zbuntuje. Adres powrotu też można, natomiast akurat to też trochę anegdota, że od kiedy Dragonfly BSD sforkowało od FreeBSD, to usunęli część zabezpieczeń, które były w kernelu by default, ale akurat zostawili zrandomizowany adres stosu, więc trzeba by najpierw mieć błąd, który nam ten adres wylikuje. Ale z adresem to już jest dobra koncepcja. Inne pomysły? To ja podpowiem, że to może na przykład być pointerem na funkcję. I jak to będzie pointerem na funkcję i nadpiszemy sobie tu złośliwie naszym adresem, to kernel, wywołując tę funkcję przez tenże pointer, odpali kontrolowany przez nas adres i o ile nic istotnego nie nadpiszemy przed ani za, to będziemy w domu. No i my tak kombinowaliśmy, co by tu nadpisać. Wybraliśmy najgłupszą z możliwych opcji albo jedną z najgłupszych, bo jak potem pokazywaliśmy to pewnej osobie, to puknęła się w głowę i stwierdziła, że dlaczego nie nadpisaliście tablicy syskoli, tam gdzieś na wysokich numerkach. I faktycznie miała rację, ale ponieważ my jesteśmy hardkorami, to przejdziemy hardkorową ścieżkę. I my sobie wymyśliliśmy, że nadpiszemy taką strukturę, która służy do przechowywania funkcji dla urządzeń. Jak są w. Pytam inaczej, czy każdy chociaż raz zmienił katalog na /dev i zobaczył, co tam jest? Przynajmniej jedna osoba przez przypadek. Ja zakładam, że każdy to zrobił, ale dla pewności wam pokażę. Jak się wpisze magiczne /dev, to nic złego się nie stanie. Tutaj są najróżniejsze urządzenia. I my sobie wymyśliliśmy, że zlokalizujemy takie urządzenia, które zwykły użytkownik może uruchomić, na przykład u random, i podmienimy funkcję open w tym urandom, tak, że zamiast otwierać plik, coś nam zrobi przydatnego. No i wybór padł na takie urządzenie KP Map. To jest takie urządzenie, które jest trochę ściemnianym. Ono wyciąga z kernela część informacji do userlandu, po to, żeby przy syskolach nie trzeba by było przeskakiwać do przestrzeni jądra, bo to jest kosztowne. Dobra. No i ten KP Map jest zdefiniowany w tej strukturze.
My akurat tak się składa, że jak wspomniałem, nic nie jest randomizowane oprócz stosu w tym jądrze, więc jesteśmy sobie w stanie określić jej adres tak na zawsze. On tam jest stały, jest dokładnie taki. I tak skonstruujemy to zapytanie, że nadpiszemy w tym memops funkcję, przepraszam, nie to, że nadpiszemy tu tę funkcję open. I teraz zademonstruję wam od razu gotowy kod. Gdzie to jest? Nie to, przepraszam. To. Ostatnie rzędy nie widzą, więc uwierzą na słowo, że ten adres, który tutaj podajemy shellcode, on się mieści w 4 bajtach, bo pierwsze 4 są zerami. No i przy tym wywołaniu nadpiszemy sobie ten adres, a potem odpalimy open, więc powinniśmy wskoczyć tu. No i pytanie też dla sprytnego słuchacza, co się wydarzy? Nie fork bomb, ale blisko. Słucham? For bomb. W pewnym sensie tak. Ten kod będzie się wykonywał w kółko, a będzie się wykonywał w przestrzeni jądra czy użytkownika? Jądra. Dokładnie. I teraz pytanie za ostatnią koszulkę. Jakie zabezpieczenie wprowadzone niedawno stosunkowo w procesorach by zapobiegło temu, że ten kod by się nie udał? Sprawdziłem, jest ok. Przegrzewa się, czyli mniej się poczcie trochę, bo projektor już nie daje rady. Ktoś kojarzy za zabezpieczenie takie? Nie. Na S. Na 4 litery na S. SMAP? SMAP też, okej, okay, to się nadaje, ale ten konkretny przypadek by się dało też odciąć SMAP-em, który zapobiega odpalaniu kodu użytkownika w przestrzeni jądra. Więc odpalmy sobie ten kod i zobaczmy, co tu się wydarzy. GCC-O shellcode. No okej, ten kod jest być może trochę bałaganiarsko napisany, bo wyskakują jakieś warningi itd. itp., ale my tym się nie przejmujemy i odpalimy ten kod. No i zgodnie z przewidywaniem nie stało się zbyt wiele. Nie reaguje na enter. Aha, bo odpaliłem nie ten kod, tak? Czy? A, okej. Okay. Dobra, to demo uruchomimy jeszcze raz, a opowiem wam w kuluarach, dlaczego nie wypaliło, bo sama, albo w tej chwili w sumie, bo to się chwilę będzie włączać i jeszcze sprawdzić, czy dysk się nie rozwalił i tak dalej, dalej. Więc to demo nie wyszło, bo semafor stworzony przy okazji tego dema z 666 pozostał stworzony w systemie. Więc się nie udało. Tym razem nie sprawdzał dysku.
Dobra, to jeszcze raz wpisuję tajne hasło, albo i nie. To w międzyczasie zapytam, kto chce naklejkę z Z3 z taką tarczą. Okej, okay. Kilka osób na końcu, więc przekażcie do tyłu, a przy okazji się poczęstujcie, jak ktoś ma ochotę tą naklejką. Dobra, wpisuję tajne hasło. Dobra, jeszcze raz wchodzimy do naszego tajnego katalogu. Mam. Słuchajcie, to jest. Jest tak, jest naklejka ze wzorem takim lub takim. Ta jest tylko jedna, więc przekażę ją, niech losowo krąży. A tych nie będę rzucał, a te możemy przekazać. Zostawię część dla osób, które odważą się zadać pytanie. To może być pytanie od czapy też, jakby co. Okej, okay, odpalamy ten cały shellcode. Nie tego się spodziewaliśmy, nie o taką Polskę walczyliśmy. To jeszcze raz odpalamy. Dobra. No i tym razem się stało to, co oczekiwaliśmy, czyli wszystko się po prostu zatrzymało. Jak tu sobie powciskamy Enter albo wpiszemy magiczną kombinację liter D, UPA, to nic się nie wyświetli. W związku z tym jedyne, co pozostaje, to zresetować maszynę, ale już jesteśmy w domu, bo udało nam się odpalić nasz kod. Czyli w tej chwili pozostaje nam to, co zasugerowałeś, zmienić user ID i bezpiecznie wylądować z powrotem. Więc pomyślmy, jak bezpiecznie wylądować z powrotem. Ponieważ to, co zrobiliśmy, to odpaliła się nam funkcja, którą podstawiliśmy pod open, więc możemy tam podstawić cokolwiek, udać, że open się nie udał i wszystko powinno być w porządku, ale powinniśmy przy okazji też naprawić te wszystkie szkody, które wyrządziliśmy przed i za, wpisuję tajne hasło, które wyrządziliśmy przed i za tym adresem funkcji open, więc tu jest kolejny kod, co należy zrobić. Czyli tu robimy taki myk, że sobie definiujemy jakąś zmienną i sprawdzimy, czy kernel się faktycznie o tą funkcję odbił. I to, co w tej funkcji robimy, to naprawiamy z powrotem konstrukcję tej struktury, którą nadpisaliśmy. Znów te funkcje mają stałe adresy, bo nie ma żadnego SLR czy KSLR czy innych ustrojstw. A kod wygląda tak, że nigdzie tutaj tej zmiennej executed nie podmieniamy i sprawdzamy, czy przed, czy po będzie inna. To odpalmy sobie ten kod. Shellcode 2. Dobra. Skompilowaliśmy. Odpalamy. No i faktycznie. Ostatnie rzędy nie widzą, więc podciągnę do góry, że przed i po się coś zmieniło. Czyli nie dość, że odpaliliśmy swój kod w przestrzeni jądra, to udało się nam zmienić funkcję executed, czyli już prawie jesteśmy w domu. To, czego nam brakuje, to w dalszym ciągu to, że jestem
takim użytkownikiem, a nie innym, a chciałbym być użytkownikiem rootem. No i teraz, żeby zobaczyć, jak tym rootem najprościej się stać, to najprościej mieć uchwyt do miejsca, które przechowuje informacje o tym, z jakimi prawami działa proces. No i ta funkcja open standardowo otrzymuje taką strukturę, więc sobie zobaczmy, co tam w niej jest. Ta struktura jest zdefiniowana tutaj. Pooglądamy sobie ją zaraz. O. I tutaj jest wskaźnik na kolejną strukturę, którą podpowiedział mi ktoś, z kim jechałem w windzie, że ma przydatne informacje. Ja bym chciał jej definicję. Tu jest zdefiniowana. I ona tutaj ma informacje o tym, jakie jest UID, git, itd., itp. Więc otrzymując argument, który podaje funkcja open, jesteśmy w stanie dojść do tej struktury i sobie tu podmienić wszystkie UIDy, gidy, itd., itp. I stać się w końcu rootem. I to jest zwieńczenie całej naszej przygody, bo to robi dokładnie ta funkcja. Ona tak na chama podmienia tutaj wszystkie wartości na zero, które odpowiadają kontu administratora. To skompilujmy sobie ten kod. On być może w tej chwili znów nie zadziała, bo trzeba by usunąć najpierw ten semafor. Dobra, nie ma nic. Skompilowaliśmy ten kod i teraz zobaczmy małą magię. Ja trochę zwiększę znów tutaj ekran. Zobaczmy, czy możemy zobaczyć plik z hasłami w systemie BSD, a w odróżnieniu od Linuxów, gdzie BSD przechowuje. Kto powiedział? O kurczę, to mam specjalną naklejkę. Ta jest wyjątkowa kolekcjonerska z błędem drukarskim, więc za 15 lat sprzedaż za miliony. Więc jak chcemy sobie tutaj wyświetlić master passwd, to pisze nam, że sorry, drogi użytkowniku, ale nie możesz. Ale jak odpalimy nasz kod, to nagle okaże się, że mamy prawa administratora. Jak się uprzemy, to już sobie master passwd podejrzymy. I to w zasadzie byłby koniec naszej historii. Tak naprawdę zdobyliśmy te prawa od administratora, żeby wyłączyć to Dragonfly BSD w cholerę. Co zresztą się stało. Czy macie pytania jakieś? Niekoniecznie do samej prezentacji. W dalszym ciągu mam przynajmniej 3 naklejki. Jaka następna literka? Tak naprawdę to na początku się nie wzięliśmy za NetBSD, tylko plan 9. Tylko plan 9 jest tak nietypowym systemem, że zanim się zorientowaliśmy, jak go używać, to dwa tygodnie minęły i zniechęceni wynikami przerzuciliśmy się na inne systemy. No a system na F to FreeBSD. Szukamy, ale póki co nic nie znaleźliśmy.
Pytanie jeszcze szukamy tylko czytając kod. Nie. Odpowiedź mi nie. Stosujemy najróżniejsze techniki. Tutaj akurat się tak zdarzyło, że z rządzeniem losu otworzyłem ten plik i w te 3 minuty, jak go oglądałem, przypadkiem to trafiłem. Swoją drogą Dragonfly BSD ten kod poprawiło w przeciągu kilku godzin, co jest w świecie BSD niezwykłe. Poprawili go też od razu chyba dobrze. Gdzieś tutaj jest tak, wczoraj, więc to jest one day, tak, bo wczoraj został naprawiony. Trochę straciłem wątek, co prawda, na jakie pytanie odpowiadam, ale wracając do głównego pytania, to też fazujemy, a NetBSD padło częściowo w wyniku statycznej analizy kodu. Jeszcze tam ktoś na końcu miał pytanie. Pytanie brzmi, czy autor Dragonfly'a przemyślał politykę usuwania zabezpieczeń. Więc to jest pytanie do autora i 15 osób, które ten system używa. Już w tej chwili 14, bo jedna w międzyczasie się obraziła, więc. Jeszcze. Tak. Tak. Poszedłem spać, bo nauczony. Pytanie jest, czy poszedłem spać, znajdując ten błąd, czy jak znalazłem, więc tyle razy się już nabrałem, że mam błąd, a po 5 godzinach w nocy się okazywało, że coś źle spojrzałem, że tym razem poszedłem spać, ale od błędu do wyeksploitowania, pomijając sen, minęło gdzieś 10 godzin. Także to się udało machnąć dosyć szybko. Jeszcze 2 naklejki. 15 naklejek? Minut, dobra. To ja, jakby ktoś miał pytanie w kuluarach, to też się chętnie naklejką czy kuponem rabatowym podzielę. Dziękuję bardzo za uwagę.